przypomniałem sobie, jak z dziecka jeszcze pszczoły interesują mnie. Widzę, że miód noszą faktycznie pszczoły. Ja spróbowałem, wziął raz, wzięliśmy, no to słodki, dobry to pewnie. To trzeba przypilnować trochę, trzeba patrzeć. To nie tak, że tylko pszczoły przylecą, ale coś trzeba doglądać, co trzeba im pomóc jeszcze. No, to nie jest takie proste, to tak. Jak już zacząłem z pszczołami, całe życie masz miód w domu. Najlepiej z pszczołami mi się pracowało. Ciebie trzymają tylko pszczoły. Pszczoły dlatego, że zawsze jesteś w ruchu. To jest to jak trening. Pszczoły też, tylko pogoda, to one ruszają do roboty zawsze. Pszczoły to szczęście, zdrowie. Całkiem swoje zadanie, jakie w życiu nawet nie planowałem, a sprawdziło się później. Mam 93 lata, zajmuję się pszczołami tyle lat już, także zadowolony jestem z życia i tak chcę przekazać synom swoim i wnukom. Przeżyło już, a teraz już trzeba odjeżdżać. Ale tak mija, tak ma być. Mam 93 lata. Uwierzcie, że prawdę mówię. Koledzy i koleżanki biegły nad rzekę i miały wakacje, no to my mieliśmy zawsze problem, bo trzeba było iść do pasieki, bo to był ten czas, kiedy no, trzeba było pomagać. Czy my to lubiliśmy? Na pewno nie. Ale z czasem tak, z czasem no, chciało czy nie chciało się, to zaczęło się to pomału jakiś tam tolerować i lubić. Jeżeli się człowiek zajmuje pszczołami, przynajmniej w naszym przypadku i ojca i moim również, że ma się takie poczucie odpowiedzialności za te pszczoły. Gdybyśmy nie obdymiali na warozę, gdybyśmy nie dezynfekowali uli odpowiednio, te pszczoły nie dałyby sobie rady. Myślę, że no, pszczoły są cudowne. Jeżeli się dokładnie tak zagłębi w życie pszczół, to rzeczywiście one są tak idealnie poukładane, idealnie zsynchronizowane z naturą. Śmiało mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem szczęśliwy, zajmując się pszczołami, bo kontynuuję dzieło naszego ojca. Od najmłodszych lat obserwowałem i dziadka, i swojego tatę, jak pracowali w pasiece. To jest kawał historii. No i chciałbym się tym podzielić z innymi ludźmi. Chciałbym pokazać, że pszczelarstwo jest czymś wyjątkowym, no bo bez tych pszczół nie będziemy mogli funkcjonować, a one, jeżeli tylko im się poświęci odpowiednią ilość czasu, uwagi i miłości, odwzajemnią się dużą ilością miodu i nie tylko. Miodowa przystań ma być miejscem przyjaznym pszczołom i ludziom. Chcemy wspólnie ją tworzyć razem z ludźmi, którzy podobnie myślą jak my. Nazywam się Daniel Portka i wspólnie z moją rodziną chcemy tworzyć coś wyjątkowego.